Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Łukasz Sęp, znany z programu Moje Życie XXL, który poddał się operacji bariatrycznej już ponad 3 lata temu. Tak, prawie 3,5 roku dokładnie będzie niedługo, 3-4 miesiące. A pamiętasz jeszcze, jak wyglądało to twoje życie przed operacją? Oj, tak, tak. Przypominam sobie, żebym nie zapomniał właśnie często, żebym nie zapomniał sobie, w jakim stanie byłem i jak to wyglądało przed operacją, z czym się musiałem zmierzyć, z czym miałem problemy, jak ciężkie było to życie. A co było najgorsze w tym, bo ważyłeś chyba ponad 200 kilo, dobrze tak, pamiętam? Tak, tak, 243, podobno 7, nie wiem, ale ponad 240 kilo. Mhm. I co było najgorsze w takim życiu z taką wagą? Najgorsze. Ciężko tak jakoś powiedzieć, co było najgorsze, ale na pewno to ciężar, który musiałem nosić na sobie. Poruszanie się z taką wagą. No i chyba tak najbardziej ta fizyczny ból, to oczywiście był, ciężko było, ale też psychicznie dokuczały mi różne rzeczy, na przykład to właśnie, że byłem nieakceptowalny w społeczeństwie z taką wagą. W sumie się trochę nie dziwię, ale z drugiej strony, no to było ciężkie. Jak rozmawialiśmy niedługo po twojej operacji, mówiłeś, że najbardziej bolały cię takie spojrzenia ludzkie, które cięły po prostu jak pręgierz. I mówiłeś wtedy, że masz w sobie taką złość do ludzi. Ta złość jeszcze jest w tobie, czy już minęła? Może takiej złości już nie ma, bo nie widzę tych spojrzeń. Także to jest na pewno na plus. Nie martwię się tym. Nie przejmuję się tym. Wcześniej po prostu zwykłe wejście do sklepu, marketu, czy po prostu do sklepu wiązało się z tym, że wiedziałem, że te spojrzenia będą. Że wiedziałem, że będę obserwowany, co kupuję. Bo tak było, ludzie przy kasie patrzyli, co ten gruby będzie jadł. Jak taki jest, to na pewno co sobie kupuje i jak to wygląda na kasie. No i w ogóle w pracy, czy jakiekolwiek wyjście na miasto wiązało się z tym, że byłem obserwowany. A ja też później już tak teraz zauważyłem, że ja też po prostu już tych spojrzeń szukałem. Ja wiedziałem, że tak że to jest, bo obserwowałem to, ale też podświadomie gdzieś czekałem na to, że gdzieś zostanie to skomentowane, jak wyglądam. Czy szedłeś już z takim nastawieniem, że kurde, za chwilę znowu coś mnie tutaj dopadnie, jakiś komentarz? No tak. I przeważnie tak było. Mhm. To ja wiedziałem, że tak będzie, tylko nie wiedziałem, w którym momencie, bo to nie ciężko było czasami przewidzieć. Ale tak, praktycznie każde jakieś tam wyjście, prawie, no nie mówię, że każde, ale często każde takie wyjście. Wiedziałem, że będąc w tym sklepie powiedzmy 20 minut, czy będąc gdzieś tam na mieście, na pewno to się wydarzy. Tylko nie wiedziałem, w którym momencie. Z czego wyniknęła u ciebie tak duża nadwaga? Na pewno z przyzwyczajeń, które były od dzieciństwa narzucone w domu, z jakości jedzenia, z ilości. Standardowo babcia jedz, będziesz zdrowy, tak? Tak, albo dostaniesz deserek, jak zjesz pierwsze i drugie danie. Tak, a pamiętam, jeszcze były takie, kropelki na, to się nazywało kropelki na apetyt. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego one były. Ja chyba nie miałem z tym problemu, a wiem, że one były słodkie i ja sobie je też jeszcze podkradałem. Że jedzenie po prostu towarzyszyło ci od dzieciństwa, można powiedzieć, tak? Nadmierne jedzenie. Tak. A kiedy zorientowałeś się, że masz problem? Właśnie. Dobre pytanie. Kiedy się zorientowałem? Na pewno jakoś tak w szkole podstawowej na pewno już, że to jest problem na WF-ie, że nie mogę zrobić przewrotu w przód ani w tył. Chociaż w tył chyba mi się trochę udało, ale nie, też mi się nie udało. I to był już problem. Już to nie był ten czas, że skakaliśmy przez kozła. To już tak gdzieś tam stało, ale my przez niego nie skakaliśmy, ale na pewno były przewroty w przód i w tył. I tutaj był problem. To już wiedziałem, że tu już odbiegam od rówieśników. No i tylko z tym, że wtedy to jeszcze tak było, że tam dużo się wychodziło na dwór, teraz nie było tych telefonów, biegałem z chłopakami i to były takie etapy, że ja chudłem,
potem znowu przytyłem i byłem sprawny fizycznie, ale wiedziałem, że już jest z tym problem. A tak naprawdę taki największy, taki boom tej wagi, gdzie już mi się to zaczęło przeszkadzać, to było gdzieś w szkole średniej. Jakieś pierwsze tam jakieś miłości, gdzieś coś takiego i to mi dokuczało, bo też pamiętam, że idąc do szkoły średniej, jeszcze w miarę wyglądałem, jeszcze to w miarę ta waga się utrzymywała, było okej. A później tam jakiś taki był etap, że naprawdę po jednych świętach potrafiłem naprawdę dużo przytyć, ja dużo jadłem. No to tak jest, że jak już ktoś jest otyły, to przytycie jeszcze bardziej to jest moment. Ja wiem tak. O sobie, że wystarczy faktycznie jeden weekend i waga leci. I potem był program. Jak to się stało, że w ogóle do niego trafiłeś? To był zupełny przypadek. Miałem jeszcze za sobą wcześniej miałem kilka prób takich właśnie zrzucenia wagi. Udawało się na niecały rok. Na 8 miesięcy, ale cały czas byłem otyły, tylko że po prostu tak jak i teraz, no. A stało się to tak, że to był zupełnie przypadek, przepraszam, że tak zamknę, ale stało się tak, że to był zupełny przypadek, bo ja już praktycznie zrezygnowałem z tej operacji. Ja się sam o nią starałem przez jakieś 7 lat i nie potrafiłem tego pociągnąć do końca. Zaczynałem próby w klinikach, ale po prostu nie ciągnąłem tego tematu do końca. Bałem się i nie czułem się na siłach. Bałem się porzucić ten komfort takiego życia, może tego grubego, ale takiego no... Znanego. Jakoś to będzie mi ciężko się, jak to, nie jeść teraz sera żółtego na pizzy, podwójnego sera na pizzy i to nie tam takie kawałka, tylko po prostu dłużej. I przypadek był taki, że osoba, która była właśnie w tym programie, pani Miła, która była dietetykiem, polubiła mnie przez te parę lat, gdy się poznaliśmy. Mówiła też tutaj, że nieraz sobie rozmawialiśmy, że przyjeżdżała do Płocka na Audio River i tak jakoś polubiliśmy się. I do mnie zadzwoniła, że Łukasz, jest taka sytuacja, że jest taki pomysł programu, ty masz duży z tym problem, także może byś chciał. No i tak to wyszło. Ja się zgodziłem. To była z twojej strony tak naprawdę ogromna odwaga, bo osobom otyłym nie jest łatwo pokazywać się publicznie. Wystawiasz się na krytykę. Tak. Tak, i to był problem, bo na samym początku zgodziłem się właśnie na ten program. Telefon, mówię, kurczę, będę w telewizji, super, fajnie, no jak to, no przecież, kurczę, każdy chce być w telewizji albo jakoś być znany czy coś. Ja sobie pomyślałem, pamiętam, leżałem wtedy przed jakimś serialem i mówię, kurde, za chwilę ja będę w tej telewizji. Dobra, to nie ma problemu, zgadzam się. Ale później nastała właśnie chwila refleksji. Porozmawiałem z rodziną, która nie do końca mówi, Łukasz, ale przecież ciebie będzie tyle ludzi będzie cię widziało, ty się wstydzisz, a tu nagle taka sytuacja, że będziesz musiał się pokazywać właśnie. I ja na początku tak mówię, ale nie, ale tak im dłużej to trwało, miałem tam czas chyba do zastanowienia się około miesiąca, czy ja na pewno będę chciał wziąć udział w tym programie, zrezygnowałem. Ja z tego programu zrezygnowałem, bo mówię, kurczę, mnie teraz się ze mnie śmieją. Będą się ze mnie śmieli jeszcze bardziej. Ja tego mogę po prostu nie dźwignąć psychicznie. Nie dam rady sobie z tym poradzić. Ja byłem rozbity bardzo wtedy. Ale jednak jakoś sobie pomyślałem, że mówię, no kurczę, jak nie teraz, to nigdy. No, no i tak to się stało. Większość mojego otoczenia, takich najbliższych osób, odradzało mi trochę, bo wiedziało, że dla mnie może to być duży ciężar. Bo to jest ogromne wyjście ze swojej strefy komfortu, to trzeba przyznać. Nie wiem, czy sama bym się zdecydowała, żeby faktycznie cała Polska mnie oglądała. Ale w tym programie zaczęliście nie od razu od operacji, tylko najpierw były przygotowania. Jak to wyglądało? No tak, musieliśmy na pewno właśnie tę barierę jakąś, znaczy barierę, poukładać sobie w głowie niektóre rzeczy związane z jedzeniem, co jeść, czego nie jeść, praca psychiatry, praca psychologa, żeby właśnie, tu już nie chodziło o wstyd przed wystąpieniem, tylko właśnie jak sobie poradzić z tymi naszymi jakimiś rzeczami, które mamy ciężko odrzucić z jedzenia. Ktoś miał problem z Coca-Colą,
Na przykład ja nie miałem tego problemu i dla mnie to było dziwne. Jak można mieć problem z Coca-Colą, z kolą, no, powiedzmy. Jak można mieć problem ze słodkimi napojami? Ja myślałem, że go nie mam. Okazało się, że go miałem. Później jak można mieć, ktoś miał problem z ciastem. Ja mówię, kurczę, przecież ja nie jadam słodkiego. Jak nie jadam słodkiego? Teraz się, po takim czasie się okazało, że ja jadłem słodkie i to dużo. Ktoś miał problem z piwem. Ja miałem na przykład problem z piwem. I też na początku myślałem, że go nie piję, a potem jak piłem smakowe piwa albo piłem bezalkoholowe, to myślałem, że to też jest wszystko w porządku. Ja nie piję piwa. A jednak piłem piwo, teraz już nie piję. No trzeba było sobie to jakoś poukładać. Pamiętam, że z tą pizzą miałem bardzo duży problem właśnie. Dla mnie to był problem. Z psychologiem, z dietetyk oczywiście, no może powiedzieć, no słuchaj, nie możesz jeść tej pizzy, tak? Albo nie w takich ilościach, albo inna jakość tej pizzy, żeby była. Bardziej prawdziwa pizza, jakaś tam, no nie dietetyczna, bo ciężko to ją nazwać, ale żeby nie była właśnie nawalona, żeby nie była nasączona, była za bardzo sera, jakiejś tam tłuszczy. I to było bardzo ważne właśnie, praca psychiatry i psychologa. No i aktywność fizyczna. Zacząć się ruszać. Ja myślałem, że coś tam się ruszam, coś tam mam siły właśnie. Nie jest tak źle, znaczy potem się okazało, że dla mnie było 400 metrów bardzo ciężko przejść. Ale ja myślałem, że tam ja jeszcze jestem sprawny fizycznie, ja nie mam takiego problemu. Czy zdarzyłeś się w tym programie ze swoim prawdziwym ja? Bo tak z tego, co mówisz, wynika, że miałeś w swojej głowie zupełnie inne wyobrażenia o tym, jak funkcjonujesz. Tak, musiałem się przede wszystkim, musiałem się przede wszystkim przyznać do tego, że jestem grubasem przed samym sobą i przed, no powiedzmy, przed innymi, że obrażanie się, bo ja się obrażałem za to słowo, ja sobie z tym nie mogłem poradzić. Nie uważam, że to jest fajne słowo i nie uważam, że to jest w porządku, jak ktoś to określa, ale ja dla swojego spokoju musiałem się przyznać przed sobą, że tak jest, ja mam problem, że to nie dam tej rady tego zamaskować, że ja muszę się z tym zmierzyć, muszę się przyznać, że mam problem przed samym sobą, że tego wyjścia w moim przypadku, gdzie ja ważyłem tyle kilogramów, nie ma innego wyjścia na to niż właśnie operacja. Niektórzy twierdzą, że operacja bariatryczna to jest taka droga na skróty. Wytną ci żołądek i już będziesz chudy. Jak to w praktyce wygląda? Tak, niektórzy tak uważają, nawet chyba bardzo dużo osób, trenerzy różni też tak są i są nawet osoby, które były też grube, otyłe, chorowały na otyłość, bo to jest choroba i też tak uważają, bo udało im się schudnąć, tak, miały tą samodyscyplinę, udało im się tam pozbyć powiedzmy tej nadwagi, otyłości i nadal uważają niektórzy właśnie, że to jest pójście na skróty, absolutnie to nie jest pójście na skróty. Mówię, jak dla mnie to jest ostateczność dla osób, którym zagraża, no już powiedzmy, mogą być przed śmiercią, albo które powikłania związane z otyłością mogą doprowadzić do śmierci, to na pewno powinny rozważyć taką operację. No niektórzy robią, dlatego że trochę kosmetyki, tam te 20 czy 30 kilo chcą zrzucić, żeby po prostu sobie, nie chce im się walczyć, gdzie jeszcze tak naprawdę mogliby walczyć innymi metodami. To nie jest tak, bo ja na samym początku to każdego bym wysłał na operację bariatryczną, ale to też musiałem do tego dojrzeć, że to nie jest też dla każdego. Oczywiście ktoś może zrobić sobie, poprawi wygląd, ale tak naprawdę to z lenistwa, bo jednak otyłość wiąże się z tym, że jesteśmy też troszeczkę leniwi. Czyli masz wycięcie części żołądka. I co dalej? Jak to wygląda dalej w praktyce? Bo z tego, co rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, wcale nie wygląda tak pięknie, że po operacji budzisz się i nagle codziennie zaczynasz chudnąć, tam nie wiem, po 10 kilo. No absolutnie nie jest to tak. Niektóre nieprzygotowane osoby właśnie myślą, że tak będzie, że to jest po prostu czary mary i już jesteś za chwilę chudny. Magiczna różdżka. Tak, magiczna różdżka i za chwilę będzie ta zmiana i w ogóle i to wszystko, ale to wcale tak nie jest. To trzeba od samego początku pilnować się. Trzeba jednak
trzeba już wdrażać, już przed operacją trzeba wdrażać te różne zachowania i przyzwyczajenia, zmieniać swoje przyzwyczajenia do posiłków, zmniejszać porcje, jakość jedzenia. I jeżeli kilka czynników będzie razem ze sobą powiązanych, dopiero wtedy będzie prawdziwy efekt na dłuższą metę, bo oczywiście na początku będą te kilogramy leciały bez żadne, spadały w dół bez żadnego, powiedzmy, przygotowania, a dużo osób tak robi, nie przygotowują się w ogóle do operacji wcześniej, idą na operację i czekają na efekt. Tak nie będzie, można sobie tylko zaszkodzić. Oprócz tego, że sama operacja no, jest inwazyjną i no, jakby nie było, no, ktoś nas po prostu wycina nam jakiś organ i to jest też później, no, wiadomo, że to no, mamy blizny, jesteśmy po operacji, a niektórzy robią to dlatego, że tak, właśnie tak jak mówisz tutaj, że będzie efekt od razu, cierpią, no bo troszeczkę jest tam jakieś, no, nie jest to tragiczne, oczywiście cierpią, a potem są zawiedzeni, że to jednak to nie przyniosło żadnego efektu. Tak się nie da, to trzeba naprawdę pracować. Ja jestem teraz 3 lata po i ja cały czas wiem o tym i czuję to i widzę po sobie, że to ja do wagi ponad 200 kg mógłbym momentalnie wrócić. Czyli to nie jest tak, że raz na całe życie zrobisz operację i już jesteś chudy? Nie. Są reoperacje. Niektóre osoby robią właśnie, jeszcze jest druga operacja. Ten pierwszy etap, po którym ja jestem, jest jedna operacja. Ale dla osób, które tam, no, na przykład już no, dla osób, które nie mają takiego efektu, jakiego by chciały, są jeszcze inne operacje. Już zapomniałem teraz, jak się nazywa, ale są. I dużo osób też to robi, no bo nie zawsze ta pierwsza operacja przyniesie efekt taki, jakby chcieli. Ja też mógłbym ją zrobić, no bo powiedzmy, no nadal jeszcze jestem otyły, mógłbym jeszcze troszeczkę schudnąć, ale ale ja się czuję zdrowy fizycznie, czuję się zdrowy i nic mnie nie boli, dlatego ja wiem, że teraz swoimi siłami jestem w stanie dalej walczyć. A jak zmieniło się twoje życie po schudnięciu? Bo powiedzmy, ile łącznie zrzuciłeś? W tym momencie to jest jakieś 125 kg na minusie, było 130, przytyłem trochę, nie powiem, że nie, tak, trochę. I właśnie to było to. To jest moment, odpuściłem treningi przez chorobę troszeczkę. Odpuściłem treningi, odpuściłem trochę dietę. Nie bilansowałem posiłków tak, jak należy, ale wiem, co mam robić. Ja wiem na przykład, no jest, przytyję te 5 kg, ale wiem, w jaki sposób się tej nadwyżki pozbyć i co muszę robić. To jest ta wiedza i ten zapala się ta czerwona lampka i wiem, jak dalej z tym walczyć. Ale no mówię, chciałbym mieć jeszcze większe efekty. Chciałbym lepiej wyglądać niż teraz, ale jest mi na razie jest mi z tym dobrze. Bo czuję się dobrze ze sobą. To jest najważniejsze. Czy to jest ta najważniejsza zmiana, jaka nastąpiła po schudnięciu? Że czujesz się dobrze ze sobą? Tak, odeszły mi różne właśnie... Nawet to, że jeżeli chodzi o ubrania. Też to był problem duży, że nie miałem się w co ubrać, albo musiałem szukać ubrań na końcu Polski. Nie mam z tym problemu. To jest duży komfort, jeżeli nie ma się takiego problemu. To odchodzi bardzo dużo obciążeń w moim przypadku i na pewno dla osób, które schudły też. No. To można by było wyliczać najróżniejsze rzeczy. Dlatego ja dziękuję za to, co mam i jestem szczęśliwy, jak jest teraz. A co doradziłbyś osobom, które mają faktycznie bardzo dużą nadwagę i myślą o tej operacji bariatrycznej? Doradzałbyś czy nie? Ja doradzałbym, tylko już nie aż tak z takim zaangażowaniem, jak robiłem to na samym początku, bo na początku rzuciłem się w taki wir właśnie pomocy i doradzania, nie mając do końca też doświadczenia. Teraz już po takim czasie mogę coś więcej powiedzieć. Przede wszystkim najważniejsze jest przygotowanie. Przygotowanie przed operacją. To nie może być tak, że ktoś decyduje się o operacji i mają za miesiąc. Przynajmniej to jest niezdrowe na pewno. Trzeba się przygotować na początku. Trzeba wiedzieć, co ma się robić po operacji. Trzeba wiedzieć, jak się zachowywać już tam. Od momentu przebudzenia po zabiegu, po operacji, trzeba już wiedzieć, co mamy robić. To nie może być taka, zrobię sobie operację, a potem będę się martwił. Nie, to nie jest tak. No. A jest dużo osób, które tak właśnie robią operacje.
które robią ten zabieg i potem szukają pomocy, bo nie wiedzą, co mają robić po już. A ja się z tym teraz cały czas mierzę, widzę na grupach, na wsparcia, widzę właśnie te problemy. No ja rozkładam ręce, no ja też całego świata nie zbawię, ile mogłem, to pomagałem i są materiały już teraz i doświadczeni i lekarze, którzy mogą pomóc. Czyli przede wszystkim doradzamy, że jeżeli ktoś o tym myśli, to żeby podchodził do tego profesjonalnie. Tak. A nie amatorsko, nie rzucał się po prostu na te operacje. Tak mi się wydaje, już podsumowując tę naszą rozmowę, że przed podjęciem takiej decyzji warto wyposażyć się w narzędzia, którymi będzie można dysponować już po operacji, bo to jest chyba najważniejsze właśnie. Te narzędzia to jest ta wiedza, o której mówiłeś, ale jeszcze jedno takie podsumowanie, że jednak nasze odchudzanie zaczyna się w głowie. Tak, to jest początek i to jest cały czas właśnie najważniejsze miejsce, gdzie musimy to sobie wszystko poukładać. Życzę Ci w takim razie, żeby w Twojej głowie ten szczupły Łukasz był cały czas obecny. Wyglądasz naprawdę świetnie, porównując do tych zdjęć i tych materiałów, które widziałam w programie, więc niech się to utrzymuje. I dziękuję. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Łukasz Sęp. Dziękuję, do widzenia.